Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcineczku z Heroesów 3, Ostrze Armagedonu i misja pod tytułem Bezsensowna Wrogość. Gramy, jest miesiąc drugi, Jazz dopiero co wystartował. No i wczoraj troszeczkę się przegięło z tym streamem, 7 godzin to można powiedzieć, nie tylko wczoraj, ale dzisiaj, bo w sumie tak zahaczyło. O 2 dni, no ale myślę, że się podobał odcień. I co? Mamy sobie Cuthberta. Jest troszkę za głośno, wydaje mi się. A nie, tak jest po prostu. Aha, tu odwiedziłem akurat. Dobra. Chyba miałem tędy iść w ogóle. Tak mi się coś wydaje. Tu sobie zrobiłem jakąś prowizoryczną obronę. Nie wiem, co tam jest, ale po prostu. Aha. Dobra, to po prostu sobie zostaniemy w tym zamku. Tak, tutaj zdaje się był wróg. Tak, jest tutaj. Kyr. No, Kyr jest bardzo mobilnym bohaterem. Fajnie, że mam tą magię powietrza. Dzięki temu mam jeszcze raz, dwa, powiedzmy trzy sloty na znalezienie kolejnych dobrych skilli. No między innymi logistyka by się przydała, tak jak ten typ ma akurat. I co? Możemy go spróbować dziabnąć. Ewentualnie możemy się też wzmocnić, ale. Aha, tu jest jeszcze ta z magią. Dobra, to zrobimy tak. Dokładnie. Dobra, myślę, że tyle, że to już wystarczy. Można tych goblinów w sumie wyrąbać, żeby nie było negatywnego morale za dużo. Tak. I sobie tak podzielić. No. 27 łuczników, no za dużo trochę. 120 punktów obrażeń. No dobra, zobaczymy ile to. Jeszcze enty są, czy drzewce? Drzewce. Dobra. Dobra. Teraz tak. 3, 4, 5, 6. On sobie może tu dziabnąć. Tak myślałem, że jego. Aha. Akurat 30. Skubaniec. Straciłeś manę jeszcze? Nie. Dobra. Można w sumie otoczyć go, dzięki czemu on nie strzeli. Okej. No tak się to musiało skończyć. I teraz co? Jego. Bo jest ich strasznie dużo. Okej. 6. No, drzewce prą naprzód. To wcale nie jest taka łatwa armia do pokonania. Teraz tak. No, nie jest łatwo. Jeszcze mogą mieć chyba morale.
Nie, mają neutralne. Ciekawe czemu. Dobra, w każdym razie. Trzeba coś atakować, nie wiem. Dostaną tutaj w ciry i on jest o tyle niewdzięczny, że właśnie będzie dużo obrażeń strasznie zadawał. Dobra, atakuj, musimy to przeżyć. Niestety oni też wychodzą z takiego samego założenia. Spróbujemy się to. Teraz tak. Czterech. Spróbujmy jego sprzątnąć. Tutaj. Dobra, no dwóch spętał już niestety, ale dobra. Jeden zbrojny zginął. I kończ go. Jeszcze musi diabnąć. Koniec. Och, tak na styku. Też niedługa walka. Dobra. Możemy sobie ten tartak sobie odbić. No i strasznie nas przetrzebili niestety. Dlatego ja się tak zastanawiam, czy po prostu nie wyjść z tego miasta i nie zablokować im wyjścia. Tak było chyba najsensowniej. Co tu jest? Dolina Jednorożca na południe. Aha, dobra. Strasznie mi to obchodzi. Tu jest jakieś wejście, dobra. Tu jest w ogóle miasto do przejęcia. To by się przydało. Aha, w ogóle tak. Możemy sobie zbierać dalej doświadczenie. Co prawda oni nie awansują teraz, bo jeszcze jeden kamień by się taki przydał, ale... Ale... No. Dobra, jeszcze tylko to odbijemy i będzie ok. No i teraz by się przydało nie nowa gra, tylko zrobić tak, że zostawić tutaj te cyklopy, behemoty. O, sobie tu przejdzie. Ja sobie weźmie te oddziały, wzmocni się. W sumie to może sobie wziąć wóz amunicyjny. Zobaczymy w ogóle, jak tam rozwój miasta. Generalnie tu mamy już wszystko postawione. Więc możemy sobie rozbudowywać kolejne. Tutaj na przykład smoki. A tutaj właściwie tu też mamy wszystko. Także spoko. Kogoś możemy ulepszyć jeszcze przed wyjściem.
Tak, to mogliśmy gildię w sumie postawić, czwartego poziomu. Jakby było wskrzeszenie, byłoby super. Niestety nie ma ani wskrzeszenia, ani portalu do miasta. To jest przykre. No to jeszcze jedyna szansa jest w tym mieście, że tu gildia piątego poziomu to dostarczy. No ale zobaczymy. Tak, tam wszystkie jednostki są. No to tutaj możemy wielki warsztat w sumie postawić, ale nie trzeba. Możemy ptaki gromu, grotę cyklopów. Chyba te stworzenia będziemy ulepszać. Weźmiemy po prostu sobie, ulepszymy jak leci. Aha, 0,0,0, dobra, i tylko dwie podstawowe jednostki są. Dobra, ale niech taką armią wyjdzie i tak. Zaraz, nie teraz. Sobie wyjdzie i wtedy będzie blokować tam. Gelare. Dobra, Gelare idzie. Tutaj. Bo nie mamy żadnych fajnych bohaterów chyba do wynajęcia teraz. Dokładnie. A więc jedziemy z koksem. I tak. Tutaj Cuthbert musi wyjść na powierzchnię i troszeczkę steroryzować tutaj wroga, czego troszeczkę postraszymy. Tu jest w ogóle wyjście, tak? Więc ja sobie tu zajmę tartak. Inkham wyjdzie. O właśnie. I tu możemy sobie w sumie najmować te Pegazy, bo będziemy mieli więcej żołnierzy, to oni będą utrzymywani w stałym zagrożeniu, że tutaj jest jakaś armia, która się powiększa. Także to nie jest zły pomysł, żeby cały czas sobie dokoptowywać kogoś. A tak. No i właściwie co tu mamy? Tak, tutaj już nie wejdziemy z powrotem. To możemy tylko tutaj spróbować. Aha, jeszcze tu jest ten. Ten. Nie wiem, czy tu byłem. Chyba tak. Ale po prostu ona się może cofnąć. Tu. Tak, ty masz zaawansowane finanse, ale weź ten duch opresji. Gelare ma jeszcze to. Okej. Okay. No i na razie tyle możemy zrobić. No i powolutku tu można wszystko sobie ulepszać, no bo tu nie ma sensu już budować gildii, bo tu nie będzie interesujących mnie czarów. Jedynie tu można rozbudowywać, tylko tak, po 5 zasobów z każdego typu. Dobra, sobie najpierw to zbuduję. I potem, jak będę mieć już klarowną sytuację, to wtedy będę sobie kontynuować z gildią. No tak, przychodu kryształów mamy 3, tak? Bohater plus 2, dwie kopalnie. Zobaczymy. I Gelare, proszę mi tu przekazać. Nie trać punktów ruchu nadaremnie. Rion, tak, idziesz tu. I Rion. Co on może tu zrobić? On może spróbować poszukać expa, bo pewnie nie będzie jakiś tam kamyczek. Także to przejmujemy. Tutaj jest, widzę, siara. Dobra, wbij tam z powrotem. Ty natomiast o, śnieg to się najgorzej prawie bohaterowie poruszają oprócz bagna. Śnieg to jest prawie najgorszy, bagna są najgorsze. Emerald Moor, no mają sobie armię. Niczego sobie. Także jak tu stanę, to i tak to będzie nieco ponad to, co oni mają w zamku. To trzeba będzie utrzymywać w regularnych
ryzach. Dobra, tu jest ten bohater. Więc on tam może sobie iść. Zresztą już przy expiu. O. I Gelare to samo, bo właściwie chyba ta jedna bohaterka powinna to wszystko ogarnąć. Tak mi się wydaje. Więc możemy sobie iść. Wszyscy mają chyba tu finanse, tak? Tak, dokładnie, wszyscy. Nie wiem, czy to było z Umiejki, czy gdzie to było? Z uniwersytetu chyba. Z tego, co kojarzę. Ta, z Newerku. No dobra. I sobie rozbudowujemy gildię. Co by mieć kolejne poziomy. Tu jest do rozbudowy to, ale wstrzymam się na razie. Teraz tak, Rion ma te artefakty. Ty masz tutaj do zbierania tych Pegazów w gazie. Okej. Aj, nie zdążyłem. Tak samo tu pewnie. To weź tutaj. Były te jednostki, to klęsi, proszę bardzo. Tak. I teraz tak. Kto tu jest do przekazania? Sauruk miał te artefakty, niech przekaże dalej. I teraz Cuthbert, właśnie. Cuthbert, no on tu już nie dotrze. Ile ty potrzebujesz expa? No jeszcze troszeczkę. Okej, Sauruk, nie masz nic. Orion to był ten, co miał artefakty, więc on może sobie iść. Sauruk też. I ty też. Dobra. I rozbudowujemy, czyli po 5, dobra. O, drewna mamy teraz bardzo dużo. Gildia ma go w trzeci poziom, super. A tutaj właściwie tylko dwie ostatnie budowle zostały. Dobra. Ktoś fajny z bohaterów jest. O, jest Lakus. Lakus jest spoko, bo on ma tylko jednego skilla, także będzie miał szansę mieć finanse na mistrzowskim. Dobra. On i tak tu nie dotrze. Dobra, to niech sobie tutaj pójdzie. A, źle. Tak. Trzeba odwiedzić. No i jest ten Lakus. Dobra. I ona sobie pójdzie zdobyć tego expa jeszcze. Tam gdzie to było? Gdzież to było? Tu. Dobra, mamy i mamy kamień. No tu jest stosunkowo mały teren. Wystarczające, żeby przyekspić sobie, wykorzystać ich. Jeszcze jednego bohatera możemy sobie stworzyć, tak jest. Konkretnie tego. No i woj. Dobra. A, zablokowane. Źle. Źle się stało. W każdym razie ta Sania może dostać ludzików. O. Też nie będzie straty.
Jedziemy. Co mamy do następnego? To będzie gildia, tak? A tak to sobie rozbudowujemy kolejne elementy w miastach. A co? A, idzie, atakuje. Dziwak. No to co, chcesz miasto stracić, czy jak? Czy po prostu tak, o. Ja bym cię mógł załatwić teraz. Nawet się połączę z nimi specjalnie. Proszę bardzo. No, oddziały z trzech różnych miast, ale nic to. Nawet możemy sobie pikinierów cofnąć i łuczników. To w ogóle ich zmiażdżymy. Weź sobie ich. I tak, cyklopów tu. Ptaki gromu są. Także elo. No. I cyk. No armia też taka prawie że równa, chociaż z lekką przewagą jednak dla mnie. 120. Okej. Teraz ciebie. Punktów obrażeń, mam nadzieję, że to będzie leczyć Behemoth. On ma 7 punktów ruchu, ale obniża obronę atakowanego przeciwnika, to też nie jest nic. Więc ja bym spróbował nim tutaj coś zrobić. I teraz tak, tego ptaszka przydałoby się zranić, więc możemy z tego wykorzystać Pegazy, czemu by nie. Fajnie jakby błyskawica weszła, nie weszło. Nie wiesz. Okej. Spróbujmy tak. O, teraz weszło. 60 akurat. Obrażenia też niemałe. Ten ma 7. Dobra, spróbujmy jego dziabnąć. Okej. Okay. Teraz tutaj. Obniżymy obronę atakowanego przeciwnika. Pięknie. Ile tam jest? 99, ok. Badasz. Oho. Jego próbują zabić. Co wy sobie myślicie? Że wy coś możecie? Teraz tak, jego strzałą trzeba potraktować. Ty masz coś tam punktów życia, ale mam nadzieję, że cię pięknie walną piorunem znowu. Ta jednostka jest wolna. Możemy to. Pyk. I pyk. I 3 Pegazy to jest spoko. Bilans. Stracili główne oddziały, tak naprawdę miasto byłoby puste, no ale oni tam się wrócą oczywiście. Nie ma szans, żeby tego nie zrobili. Ja mogę tutaj wbijać na całego. O, a może ich zablokuje? A może by się to udało? Tylko jak?
On sobie wejdzie na to i przejdzie, więc... Wydaje mi się, że tak, mogłoby się udać. Kto tam jest obok? Sauruk, spróbuj też coś zmącić. Przecież tobie to się chyba nie uda za bardzo. Ale niech by spróbował go troszeczkę zablokować. To by było coś. Dobra. I Sania tutaj wędruje. Oczywiście znowu go zablokuje. Więc żeby tego uniknąć, zrobimy tak. I on sobie pójdzie do uniwerku pierw. No i dobra. Teraz tak, Gelare jest jeszcze. Podejrzewam, że Gelare... A, też da radę zablokować. No to spoko. To niech blokują. To może dałby radę zdobyć to miasto, chociaż druga tura to... No nie wiem. Fajnie by było, bym sobie miasto zdobył. 5-5, dawaj. Teraz tak. Co my tu mamy? Tu mamy kolejną gildię do zbudowania, ale jeszcze zanim... No to jedziemy standardowo. Budynki tutaj stawiamy. Oho, tak spróbował. No, no. Odważnie. Nie mogę powiedzieć. Czyli on musi po prostu... Nie może iść na miasto, zresztą tam będą straty. To po prostu... Zrobimy taką rzecz, że... sobie tu wejdziesz, dasz mu artefakty. Ponieważ i tak masz morale takie sobie, no bo co? Z trzech różnych miast, tak? To można dać tego ducha opresji. I Rion będzie się tu udawał. Następnie Gelare. Tam jest bliżej chyba Sauruk. O. Tutaj. Sania czeka, ty czekasz. Sepirant ma być następna, więc idzie sobie. Sania pójdzie tutaj, ale zanim to on musi tutaj pójść. Dobra. Zdobywamy krysze. Które to krysze się przydadzą? Tutaj gdzieś, gdzie to jest. I chwila prawdy. Będzie wskrzeszenie, cokolwiek? Nic. Maszerowanie po wodzie, które akurat tutaj jest bezsensowne. Też jest dosyć przydatny czar. No mamy tam spowolnienie z tego, co widzę. To jakaś namiastka. No trzeba będzie tam to kolejne miasto elfów podbić. Wtedy się dowiemy, czy jest coś ciekawego. No, czyli nie ma nic sensownego. Dobra, zanim on sobie pójdzie, to ty sobie tutaj rozpraw się z tym gościem. Astral, no to jego sztampową umiejętnością jest hipnoza. Dobra. No, ja im zabieram morale, także pięknie. Pięknie wykończę. Także teraz to już mogę taką armią sobie walczyć. Dobra, nie atakuj go. Ty może się wycofaj. Tutaj. Walnijmy mu strzałą. Na szczęście wchodzi, bo może być odporność na magię tak samo.
I zobaczymy jak tam. 3. Ech, ale nic się nie stało. I bierzemy oczywiście artylerię, tak. Kolejne z umiejętności, których lubię, która to umiejętność też przydaje się w obronie miast, bo możemy dzięki temu sterować wieżami. To jest bardzo przydatna umiejka. No a poza tym mamy kontrolę, gdzie balista uderza, silniej uderza i tak dalej, i tak dalej. Także się mocno przydaje. Miasta nie podbijam, po co robić sobie straty i po co wygrywać, bo to już jest warunek tutaj. Ok, czyli jeszcze jeden kamień ma gdzieś do zahaczenia. No to on sobie jeszcze pochodzi. W takim razie, ale Gelare to będzie ten, który już będzie miał awans z tego tytułu i ten, który będzie mieć finanse na tym mistrzowskim poziomie, no to jego po prostu bym tu zostawił, tak żeby jakby najmniej się zmarnował z tego potencjału. Co tam jest? Magia wody, ale żeś dał. Ale żeś dał. Dobra, chodź tu. Panie Rion. Ty tutaj sobie zwiedzasz. I co tam mamy? No income. Ty musisz tu oddać te jednostki gościowi. No i w ogóle on sam pójdzie też po kamień, bo nie był jeszcze. Lakus. Lakus nie zostanie tym razem zablokowany. Dobra, Gelare. Możesz się ruszyć łaskawie. Weź to tak wbij sobie. Rion, dobra. Mistrz. Dobra, czyli bez sensu. No tu jeszcze może być jakiś kamyczek, ale w ogóle ile tu jest jednorożców? Masakra. Aż można by się zastanowić, czy nie pójść jednak w tej jednorożce i w ogóle w armię tych. No ale jednak, mimo tego, że armia będzie liczniejsza z bastionów, tak? Bo mamy jeden, poza tym tej jednorożce, to jednak wolę swój zamek. Mamy tam wskrzeszenie chociażby. I mniej jednostek, jakby więcej jednostek już się produkuje, już teraz, no. Dobra. Sauruk, Sauruk, co ty możesz... Dobra, chyba się wycofasz w takim razie. Jeszcze jeden kamień by potrzebowali. Smocza ważka. I tutaj. To chyba już wszystko. A, tu były finanse, dobra. Czyli niepotrzebnie tam waruje. Chodź tu. Myślałem, że to jest tam gdzie dalej, gdzieś w uniwerku, a to jest za darmo jednak. No dobrze. To bardzo dobrze. Jak tam rozbudowa wygląda? O, tutaj nie ma sensu nic rozbudowywać. Tutaj będzie sens. Można ten piąty poziom w sumie postawić. Możemy sobie zbierać na to. Ponieważ to będzie dwa, więc możemy sobie to postawić. Już mamy na tyle przychodu kryształów. I teraz tak. Dobra. Przydałoby się, żeby tu ktoś stanął sobie. I tak, na pewno nie będzie to on. Bo on musi jechać dalej. No nie ma tego czwartego poziomu, chociaż może zapomniał kamienia, ale wątpię. Zobaczę. O, jeszcze tu jest... Nieodwiedzone, to zaraz zwiedzamy. I tutaj maszerujesz. To teraz tak, kto tam stoi? Sania to idzie w wiadomą stronę. Sauruk. Sauruk w sumie ma
Finanse na zaawansowanych. To może on tu stanie. Będzie naszym strażnikiem. 6 tutaj, 3. No i on sobie będzie tutaj klecić powoli jakąś armię. To sobie możemy ściągnąć. No i tyle. I on sobie tam stanie. Tutaj kamienia nie było. Najbliższy kamień jest tu. Dobra. I teraz tak, Gelare. On już ma ten czwarty poziom, więc tak, na dobrą sprawę. Niech tam się cofnie. Rion. Teraz dopiero ma. Też niech się cofa. Cuthbert. Cuthbert niech ma armię. Jakąkolwiek. No i Income, nie wiem, był tu? Był. Dobra, no to idziesz stąd. I Cuthbert idzie po kamienie. Co tu jest? Sauruk, aha. Spoko. No i dobra. Okej. Możemy sobie w sumie tutaj stanąć. Ten drugi to też sobie gdzieś tam stanie. Będzie warować. O. I on, cyk. 90 punktów magii, nie musi tu iść, odnawiać. Po prostu niech idzie stąd. Tak najprościej. Ten też niech idzie. On jeszcze gdzieś tam kamienia nie zdobył. Podejrzewam, że tego co jest wyżej, tak jest. Tutaj właściwie wszystko jest zebrane. Grupa parę. To można się tam udać. Okej. Może spróbować sprzedać coś nie coś. Kijowo. Będzie maksymalnie zaawansowana, tak? Nie, będzie na mistrzowski, jeżeli dobrze wybiorę. Dobra. Kto tu był? Smoczowaszki. Dobra. Spoko. Idziemy, mamy szybką rusałkę, także. Znaczy nimfę, nie rusałkę. Także będzie jakoś to szło. Dobra, i zbudujemy sobie ten piąty poziom, chociaż nie jest mi tak bardzo potrzebny do szczęścia. No właśnie, żywioł jak powietrze jeszcze. Kryształy trzeba stakować, no i tutaj też trzeba ulepszać. Dobra. Ty sobie tu siedzisz. Ty sobie będziesz siedział tam wyżej. Ale zanim to puść Inkama właśnie. I tak, i Sauruk może sobie przyekspić na tych ziomkach. Z czego by skorzystał? Bo to zawsze 500 expa za bohatera, no i za punkty życia je pokonanych jednostek, czyli będzie 560, tak? Krasnoludy mają 60 punktów życia, także klas i 560. I jest poziom. Dzięki temu coś tam może sobie jeszcze przyekspić. Jeszcze sobie może brać morale, szczęście, także w ogóle będzie luks. I teraz tak. Te jednostki można sprzedać w ogóle. Na kryształy może się uda? Nie, za tanie są. A to za złoto. Chociaż kryształ też jeden jest. Dobra. I Lakus leci.
Leć, leć. Tutaj. Po ekspy. Ty natomiast możesz pójść sobie tam właśnie. Tak jak chciałeś. Ty musisz stąd uciekać. Okej. Ty sobie zdobywasz kamień. No i masz trzeci. Tutaj są zbrojni. Do tych zbrojnych możesz odesłać do baraków. Kto to jest? Galary, aha. No to sobie ulepszę już ten portal chwały. Najprawdopodobniej, znaczy możemy sobie to ulepszyć. Nie przeszkadza to w zdobywaniu kryształów. I leci. Nie ma tutaj już żadnych bonusów. Kto jest bohaterem? Tacy bohaterowie są, dobra. Mamy wszystkie machiny oblężnicze. No to co, nim idziemy po jednostki. Inkam, dobra. Tylko znowu ty zablokujesz drogę Rionowi, ale dobra, będziesz przed nim. Sepirant. Ona niech stąd wychodzi. I ty zbierasz sobie tutaj oddziałki. No. I powinieneś być gotowy tutaj do ekspienia. Może sobie wyekspina. 250, zobaczymy. Tak, tutaj Lakus leci po kolejne finanse. Możemy w sumie załatwić tutaj mumię jeszcze. Ale w sumie możemy też iść po lepsze armie od razu. Będziemy mieć komplet. Proszę bardzo. Ruda akurat. Najmniej przydatny zasób akurat teraz. Dobra. I mamy wszystko w pierwszym mieście pobudowane. Wszystko. Tak. Jeszcze tylko Graala brakuje. Tutaj nic się nie zbuduje i tu też. Dobra. Inkham leci. I Sepirant musi lecieć tu. Rion leci, teraz kto tu jest? Sania chyba. Jeżeli dobrze widziałem. Dobra, on sobie tutaj pozbierał wszystko. Może sobie w sumie zwiększyć moc, chociaż to jest zbyteczne. Morale dobrze się przygotuje do bitwy. Ze szczęściem z moralem. Że może to zrobić. O. Lakus, finanse bierzesz. Teraz tak, jeszcze dwa kamienie musisz odwiedzić. To chyba jeden był jeszcze w podziemiach, jeżeli dobrze pamiętam. Dobra. I teraz cztery kryształy. No to dobrze, sobie tu postawić. Aha, no to weź przekaż to. I ty, a ty zablokujesz znowu tutaj kolegę. Żebyś tego nie zrobił, to zrób tak, o.
I mamy. Dobra. I mamy. I teraz Lakus miał sobie stąd wyjść. A Income do Expić. Wątpię, żeby zyskał na mistrzowskim, skoro ma tam na podstawowym mistycyzm, ale możemy spróbować. Dużo kryształów jest. Drugie miasto rozbudowane. Także już jest Elo. Sania. I Lakus. Lakus, Lakus, Lakus. Idziesz tu. Dobra. No, tak myślałem. Nie może być chyba na ekspercie, jeżeli mam coś na podstawowym jeszcze. Tak mi się wydaje. Jeżeli ktoś grał jeszcze w Heroesy tak samo długo, to może się wypowiedzieć, jak to działa, ta mechanika rozdzielania skillów. W ogóle co tam było na uniwerku? Trzeba to sprawdzić. Rion by przy okazji poszedł zobaczyć, co jest w obozowisku tutaj. Żeby nie przegapić jakichś fajnych oddziałów. O, ta pewnie dostanie teraz do finansów. Ale to jest tak palcem po wodzie. Dobra. 5. Teraz mamy rozbudowane na pełni to miasto, czyli już drugie. To teraz to możemy sobie rozbudować. Tak, i możemy sobie wziąć, ulepszyć wszystkie oddziały. Piękne kusznice już są. Wejdź sobie do miasta w razie czego. Sania ci tu zrekrutuje jeszcze bolków. O. I ty akurat będziesz mieć więcej punktów ruchu, więc pójdziesz przed nią. Ale to zaraz. Dobra, tutaj ten zablokuje znowu tylko mi drogę. Income tutaj sobie pada. No i on sobie tutaj stanie. Ty tutaj musisz zwiedzać. Lakus, Sania, dobra, Lakus. I Sania. Sania to nie. 9, o masakra. Strasznie dużo. Dobra, weźmy sobie strzelców bardziej. Strzelców to zawsze rozkładam po bokach, żeby ich nikt nie dotknął. Najszybsze jednostki to na środek. Po bokach to takie jednostki, które miałyby szansę coś do walki w zwarciu doprowadzić. Więc to tak pójdziemy. I co? Idziemy na tamto miasto od razu. Po prostu. No i ona sobie tutaj czeka. Będzie sobie zbierać armię. Czerwony smok. No, no. No dobrze. Czekaj sobie, co tu mamy? Taktyka, magia ziemi, ale to wszystko ja miałem. Zdaje się, że wszystko miałem. Tak, i teraz pójdziemy sobie tu. Chociaż możemy sobie przy okazji rozwalić te cyklopy. Tam jest mnóstwo przeciwników. Okej. No, jednak nie. Jednak jest. Można dostać mistrza, jeżeli się ma na podstawowym. Także no. Dobra. Trudno.
Co? To miasto chyba jest teraz do rozbudowy. Trzeci poziom gildii, no nie może mnie jakoś zaszokować specjalnie. Także cyk. Nie ma jeszcze finansów, ale będą na mistrzowskim. To będzie on pierwszy. I tak, idziesz tu. Sauruko, nie ma nikogo do pokonania. No, armia się tu zebrała. Trzeba przyznać. Okej. Lecimy. Lakus. Teraz pytanie, czy od razu iść na miasto, czy... Ja bym poszedł od razu może. Nawet jak się będę wracać, to mamy na to czas. Caitlyn. I ją będzie fajnie można zestakować jeszcze z tymi finansami. Także tej mówimy raczej do widzenia. Już teraz. O. Cyk, do widzenia. I powstaje Caitlyn. Gerwulf to już nie bardzo. O, jeszcze ulepszymy tutaj, żeby był lepszy. No i ona może sobie iść po swoje skille. Tutaj widzę, że nic ciekawego. Okej. Mogą wyjść z miasta teraz. Trzeba na to uważać. Troglodyci są. Dobra, tutaj już byłem. No i dochód jest całkiem przyjemny. 10 tysięcy, jak na taką mapę małą, to chyba jest dobry. Ostatnie miasto do rozbudowy za 20 kryształów. O dziwo nie wyszli. O dziwo. Dobra. No ale my sobie zwiększamy tą armię, tą liczebność. Nigdy nie wiadomo, kiedy się to przyda. Tutaj finanse będą. I ten z mistrzem taktyki też nie będzie zły. Jak sobie stanie. Dobra. Podbijaj mi to miasto w Trymiga. Jak widać, dobrze się zabrałem za to teraz. O. Jana sobie już będzie ekspić finanse. Tu byłem, tu też byłem, dobra. Okej, no to Turka. Tutaj sobie staniesz. Ty tutaj i masz jako pierwszy mistrz finansów. Więc zamieniasz się z tym panem na stanowisku. Może tu jeszcze są kamienie, więc spróbuję sobie przyekspić. Okej, no i możemy podbić to miasto. Proszę bardzo. Tego kamienia jeszcze nie odwiedził. Ale nie dam mu levelu, więc niech podbija miasto najpierw. Będzie banalne do podbicia. Oczywiście katapulta, sterowanie, tak. Możemy sobie tutaj machnąć. O. Teraz to jest bułka z masłem. O. Mocny. O, balistyka na zaawansowanym. Robi swoje. Niestety magia powietrza przyszła. I to miasto to jest taki mały Radom. Także żeby to rozbudować, zadbajmy wpierw o ekonomię może. Czyli gildia, kuźnia, targowisko. Czyli tak, mamy
3-4 budynki do podstawienia, 5, bo magazyn zasobów i 6. Może byśmy odpuścili magazyn zasobów i stawili sobie to. Tak zrobimy. Gdzie magów, targowisko, kuźnia, dobra. Okej. No to idziemy po kolei. Wszystko. Wszystko kasować. Dobra. Okej. Co sobie może tu wracać? Tu nie ma nikogo, dobra, dobra. Tutaj sobie możemy zbudować ostatni budynek. Ona stać. I targowisko. Kluczem jest właśnie to, żeby codziennie budować. To akurat w odróżnieniu od Disciples, jak się ma hajs, to się buduje codziennie. Dobra, i ten Lakus mógłby tutaj zaszokować. Czy on ma książkę? Nie masz nic, kolego. Są tu jakieś skille jeszcze do zdobycia? No atak. Ile mamy rezerwy? 2-3 skille. Nie wiem, czy tu będzie jeszcze jakiś... jakiś tutaj... nauczyciel. Nie widzę. A z kolei... na tym uniwerku, no to czego się możemy nauczyć? Taktyki, nauki czarów, czy takie, takie se te skille. Okej. Dobra, i zaraz będziemy kończyć. Myślę, że to ostatnia turka. Zapomniałem zaatakować. Dobra, tu może sobie ktokolwiek odwiedzić. Nawet ten Inkham. Sauruk. Może się stąd wracać. Okej. Tu mamy obsadę, tu mamy wszędzie obsady, czwarty. No. Jakoś to się kręci. Dobra. Dobra, no to myślę, że zakończę tutaj ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego i hej.